Siemano, ja nazywam się Aworski, a dziś jesteśmy w drugim odcinku z One Bloka na moim kanale, czyli Minecraft na jednym bloku. Dokładnie tak, na samym wstępie tego odcinka chciałbym bardzo, bardzo pozdrowić wspierających, którzy postanowili, że wesprą mój kanał, a są to osoby, które się nazywają Pomagierem Roku, ZSB, Miś Remiś, Diego Tub, Koksoficial, Kajko YouTube, Hycu i Piszek 2. Jest mi niezmiernie miło, że postanowiliście mi właśnie wesprzeć, właśnie otóż wspierającym, oraz są też osoby, które wysłały donata i niestety dzisiaj ich nie pokażę z tego powodu, iż będziecie mieli całą listę tych osób. Nie będę dzisiaj czytał ich, a będziecie mieli całą listę, ponieważ jest tyle osób, które wysyłają po prostu donata, że gdybym miał pozdrawiać osoby z donatów, to byłoby po prostu pół odcinka dosłownie. Dobra, więc macie tutaj mniej więcej wszystkich wypisanych, co dali właśnie donaty. Jest mi niezmiernie miło, że postanowiliśmy właśnie takim sposobem wesprzeć na moim kanale. I co? Jeżeli wy chcecie być pozdrowieni w kolejnym odcineczku, dobrze wiecie co robić, po prostu zostawcie wspierającego lub donajcika na kanale. A ja na samym wstępie tego odcinka wam powiem, że w środku tego filmu będą wyniki konkursu, którego ogłosiłem pod poprzednim odcinkiem, czyli jak zainstalować Minecrafta Pocket Edition na telefon. Dokładnie tak. Swoją drogą, patrzcie na to. Od ostatniego odcinka bardzo zmieniła się wyspa i pewnie zaraz się mnie będziecie pytać: Aworski, co się tutaj stało, że właściwie jest taka dziwna wyspa, jak poprzedni odcinek kończyłeś, to była jakaś taka dirtowa, a teraz cała drewniana. Otóż już wam odpowiadam, co tu się stało i tak dalej, i tak dalej. Stało się tak, ponieważ miałem live'a. Jeżeli po prostu was nie było na tym live'ie, to możecie go obejrzeć, macie zapis live'a w playliście One Block, dokładnie, czyli z Minecraft na jednym bloku. I co? Dokopaliśmy się dwa poziomy tutaj, dwa poziomy wyżej. Jesteśmy na poziomie, przeszliśmy przez poziom cave'owy oraz jesteśmy na śnieżnym poziomie, czyli dwa poziomy sobie przeszliśmy kopiąc tutaj właśnie otóż. Zrobiłem sobie taką wyspę, całą drewnianą, żeby jakoś to mniej więcej wyglądało. Opłotkowałem, żeby po prostu zwierzętami nie wychodziły, bo ciężko, strasznie było te zwierzęta tutaj przenieść. Naprawdę, na live'ie tak ciężko było je przenieść wszystkie, że szok, naprawdę. I nie wiem dlaczego, nie wiem jak po prostu, jedna krowa grzybowa oraz jedna owca jakoś mi wyskoczyły stąd. Nie wiem jak, czy one jakoś nauczyły się sztuki parkouru, czy coś w tym stylu. Patrzcie, tutaj tak, o, tutaj tak, dobra, ja tam nie będę wyskakiwać, ponieważ mam fajną zbroję. Otóż proszę bardzo, taką fajną zbroję, mi się bardzo, bardzo ona podoba. A tak samą drogą, jeżeli jeszcze tego nie robicie, jesteście nowi na kanale, to zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, byłoby mi bardzo, bardzo milutko, jakbyście to zrobili. I byłoby mi bardzo, bardzo milutko, jakbyście zostawili oczywiście łapeczkę w górę. Dobra, bez zbędnego przedłużania tutaj, nie będę już tam tutaj gadał. Otóż, wiecie co, nagrywam ten odcinek już drugi raz, z tego powodu, iż w tamtym odcinku co zrobiłem? Tylko łóżko zrobiłem oraz tylko piec hutniczy położyłem i w sumie nic więcej. Dlatego dziś chciałbym zrobić tam coś mniej więcej, ponieważ te zwierzęta to nie będą. Według mnie to chyba będzie mój domek, ale jeszcze nie jestem pewien. A tam chciałbym właśnie coś ogarnąć sobie. Tylko przydałoby się mi na to surowce, jakieś przynajmniej jakieś narzędzie do kopania. Z tego powodu, iż właśnie mam bardzo malutko tych wszystkich narzędzi, bo po prostu jakoś nie przyczulałem się do tego. Jak to powiedzieć, nie przyczulałem, tylko inaczej. Nie przygotowywałem się do tego odcinka, żeby go nagrywać, a wyszło jak wyszło drugi raz, że nagrałem, ponieważ tamten według mnie, jeżeli wyjdzie mi jakoś słabo odcinek czy coś w tym stylu, to po prostu niestety, ale nie wrzucam go na YouTube'a. Nawet go nie montuję, po prostu nagrywam drugi raz mój odcinek i według mnie to jest takie w porządku. Dobra, że po prostu staram się dla was, żeby te odcinki nie były jakoś nudne i tak dalej, i tak dalej. Tylko po prostu... Wow, lapis! Tylko po prostu wrzucam wam odcinki takie, że po prostu mi się bardzo podobają i wiem, że wam się nie będzie nudzić podczas oglądania tego... odcinka i mamy nowy poziom. Oh my god, i zniszczyliśmy kawałek bedrocka. Wow. Dobra, to ja idę po drewno w sumie. Idę po drewno, żeby ty nie patrzeć się, co mi ty wypadło za biom. I będziemy chyba, tak mi się wydaje, że robić wioskę, w sensie wioskę, co ja gadam za bzdury. Byłoby fajnie, jakbym tam właśnie, tam o, w tamtym miejscu wybudował jakieś miejsce dla zwierząt. Bo ty właśnie chciałbym ogarnąć sobie domek, tam było miejsce dla zwierząt. A ja idę zobaczyć, co dostaliśmy. I dostaliśmy biom desert. Czyli właśnie... O nie! 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 Jezu!
prawie wypuściłem moje zwierzęta. Jeju, ale by był przypał, naprawdę. Byłby taki przypał. Dobra, skoro dostaliśmy sobie tutaj właśnie otóż biom pustynny, to chyba mogę chwilę pokopać. Myślę, że tutaj nic się nie stanie. Ej, co ja tam mam? Jakby ja nie robiłem żadnego bloku pod tym. Co tu się stało? Halo, halo, dzień dobry. Dlaczego oni tutaj mi jakiś blok położyli pod tym? Ja tego nie rozumiem. To jest niezrozumiałe dla mnie. No nie, redstone, dlaczego nie mam kill-offa? W sensie mógłbym mieć kill-off, czy mogę mieć kill-off nawet żelazny, bo mam żelazo tam. Dobra, wiecie co? Albo nie. Skończymy, zrobię to, co zamierzałem w tym odcinku, czyli zrobimy po prostu to miejsce dla tych zwierząt, z tego powodu, iż właśnie bardzo chciałbym zrobić to miejsce dla zwierząt, ponieważ one tam mi tak już przeszkadzają, a ja strasznie chciałbym zrobić domek sobie na tej serii. Według mnie bardzo, bardzo fajnie, bo jakbym miał już domek, ponieważ, jakiś cel przynajmniej osiągniemy na tym one bloku. Wiem, że tutaj na bank będziemy później szli do endu, nie wiem, czy ty będzie Wither czy coś w tym stylu, ale wiem, że do endu na bank będzie trzeba iść, więc tutaj to jest nieuniknione, że po prostu będziemy musieli iść sobie. Dobra, ciach, 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 okej. Ale ja jestem bardzo, bardzo ciekawy, co dalej będzie, w sensie co dalej będziemy dostawać z tego, bo, no ja jeszcze tutaj żadnego moba nie widziałem, w sensie widziałem szkieleta, który jest na mrozie, ale on jest taki mech, jakby nic mi totalnie nie zrobił, ani jednego zombiaka jeszcze podczas tej serii nie miałem, naprawdę, jeszcze ani jednego zombiaka nie miałem i w sumie przykro to jest, bo ja zombiaki doceniam bardzo. O, złoto, dobra, to ja już widzę, że po prostu muszę iść tam zrobić kill-off żelazny, bo oni mnie zjedzą po prostu. I patrz, jaki tu jest bałagan w tej skrzynce, po prostu wow. Przepraszam was za taki bałagan, ale co? Po prostu robiłem to, wrzucałem to podczas tamtego odcinka i tak jakoś wyszło, że po prostu jest tutaj bałagan. A nie chciało mi się za bardzo. Oj, przepraszam! Przepraszam cię, krowo! O nie, najgorzej! Dlaczego cię uderzyłem? Przepraszam. Dobra, zrobimy sobie patyki na szybko i zrobię sobie kill-offik, okej? Odłożę ten kill-off po prostu kamienny. Ciach. I wykopię to złoto. W ogóle nie wiem, po co nam tutaj złoto jest, skoro my jakby dostaniemy pewnie jakieś lepsze itemy, w sensie no pewnie dostaniemy jakieś więcej żelaza, dostaniemy pewnie jeszcze diaksy jakieś zapewne na tej serii, lapis widzę, że tutaj jest dostajemy bardzo dużo. Mamy pochodnie, w ogóle tutaj tak swoją drogą na tym live, co robiłem. Był bardzo ciekawy live, więc zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie na live'y, bo ja właśnie na live'ach robię bardzo ciekawe rzeczy, na przykład promuję kanały, albo oceniam kanały, czy coś w tym stylu, lub na przykład gramy w Minecrafta, gdzie po prostu tutaj sobie gramy na OneBlocku lub na serwerze, którego zrobił mi prostokąt, w sensie którego dla nas i dla mnie zrobił właśnie prostokąt i gramy sobie razem wspólnie, dokładnie tak. I tło! Czy to było TNT? To było TNT, Jezu, jakie dobrze, jak ja się cieszę, że ja nie stałem na tym bloku. Jak ja się cieszę, że ja nie stałem na tym bloku. Wow, ja już się boję po prostu tutaj tak kopać tego. Jak tutaj TNT jest, to ja po prostu boję, o kurczę, kolejne TNT. To ja po prostu boję się tutaj właśnie stawać, bo jak dostanę TNT i wybuchnie mi połowę wyspy, to będzie tak najgorsze, że szok. Dobra, dajcie mi coś ciekawego. Nie wiem, jakąś skrzynkę przynajmniej, ja bym chciał skrzynkę tutaj zobaczyć, bo tutaj zaczyna się robić dosyć ciekawie. Wiecie co? Teraz w sumie tak pomyślałem, że możemy zrobić sobie jakąś farmę kaktusów na tej wiosce, znaczy na tej wysepce. I co? Ja za bardzo nie mam zaplanowanej tej całej wyspy. Wiem, że tutaj chciałbym właśnie zrobić zwierzęta, które będą mi oczywiście przeszkadzać, bo to standard u zwierząt, że po prostu one będą mi przeszkadzać, po prostu... Takie już są zwierzęta dosłownie i zwierzęta zawsze będą przeszkadzać nam. To już jest zaplanowane przez Microsoft, Mojang i tak dalej. Przecież oni to celowo zrobili,
żeby nas tutaj wkurzać. Bo zwierzęta zawsze będą wkurzać. Dokładnie tak. A tym bardziej w Minecrafcie. W ogóle swoją drogą pisaliście mi propozycje pod tamtym odcinkiem na imię dla kurczaka. A ja niestety nie wykorzystam tego imienia, ponieważ ja mam kurczaka już. No nie, najgorzej. To jest tak złe. O, dostaliśmy ten krzaczek taki. Dobra, TNT jest, okej. Poproszę mi tutaj jakąś skrzyneczkę. Wow, ja chciałem tylko skrzyneczkę, a tutaj wyszedł zombiak. Ten pustynny. Co tu się stało? Jezu Chryste. Jak ja się wystraszyłem, naprawdę. Jakby, gdyby nie to, że ja naprawdę... Co? Nie wybuchniesz mi, prawda? Bo ja chyba stałem na tym i TNT... Nie wiem, czy ja stałem na tym. Boże, ja się teraz boję, że zaraz mi coś wybuchnie tu. No nie, najgorzej! Najgorzej po prostu, że boję się, że zaraz mi coś wybuchnie, naprawdę. Naprawdę. Tego się nie spodziewałem znowu. Ja się teraz boję, że coś mi wybuchnie, a nagle wyskakuje mi zombiak pustydny. I kurczę, no nie jest za fajnie, bo ja już się zaczynam bać tutaj o swoje życie. Dobrze, że mi tutaj po prostu creepery nie wyskakują. Jakby creepery wyskakiwały, to ja bym po prostu miał już... O! Zniszczyłem skrzynkę. I nie wiem, co w niej miałem. I nic mi z niej nie wypadło. No nie! Mogłem mieć skrzynkę, a zmarnowałem taką okazję. I chyba znowu nacisnąłem na przycisk, ale... Skrzynkę rozwaliłem i nie dostałem skrzynki. No nie, najgorzej, widzieliście to? Mordeczki, widzieliście to po prostu? Zniszcza mi się skrzynka, a ja nie mam itemów z tego. Dlaczego? Po prostu ja nie rozumiem totalnie tego. Dlaczego tak się stało? W sensie, to moja wina, bo oczywiście jestem nieumyślny, ale... Ale no bez przesady. Dlaczego tyle w ogóle TNT respi się? Nie rozumiem tego, jakby... Okej, jest ten desert biom, czyli pustynny, ale bez przesady, na pustynnym biomie nie ma tylu tych dungeonów, czyli jak to się nazywało, tych świątyń, o, nie ma tylu tych świątyń, dlatego ja nie rozumiem, dlaczego tu tyle się mi respi. O nie, kill-off mój. Zniszczył się mój kill-off. Halo, no nie, najgorzej. Dobra, ja tutaj wezmę odłożę. Odłożę kilka itemsów. Odłożę po prostu, jak zwykle, burdel sobie zrobię w tych skrzynkach, bo po co tutaj segregować i tak dalej, i tak dalej. Lepiej odłożyć teraz i dmuchać na zimno z wszystkie itemy, żeby później właśnie nie było tak, że zaraz wyskoczy mi jakiś zombiak, zabije mnie, a ja stracę pół itemów, bo on sobie, nie wiem, zabierze coś, albo na przykład kaktus mnie zabije i wszystko wpadnie mi do kaktusa i to będzie przypał, taki totalny przypał to już będzie. Dobra, zrobię sobie kolejny kill off. Okej. I ciach, żelazo sobie po prostu odłożę tutaj. I dobra, lecimy znowu tam. W sumie nie mam głodu trochę, także chyba wezmę sobie zupki. Jakbyście się w ogóle pytali, skąd ja mam zupki te, to patrzcie, mam miskę pustą. Ciach, o. I dostaliśmy grzybową potrawkę, czyli po prostu zupkę grzybową. Dobra, jakoś tutaj muszę parkura zrobić. Ciach, wow. Bo tutaj one chcą wyjść, a ja im tego nie umożliwię niestety. No chyba, że stety, no po prostu ja nie będę tutaj moim zwierzakom tu pozwalał, żeby sobie wychodziły. Bo po co w sumie mają wychodzić? Po co mają wychodzić? Ja tego nie rozumiem totalnie. Po co miałyby wychodzić, skoro mam tutaj tak dobrze? Ej, ty nie głodzę i tak dalej. Ogoliłem wcześniej dwie owce. Owce się zawsze cieszą, jak są golone. To jest potwierdzone info. Każdy rolnik wam tak powie. Jakby nie jestem rolnikiem, ale na bank. Każda owca, ja mogę to powiedzieć po samym sobie. Jeżeli człowiek zostanie ostrzyżony, to czuje się lepiej. Owca pewnie zapewne tak samo jest. Z owcą jest pewnie tak samo. Jezu, już się plączę z językiem, nie rozumiem, co mi się dzieje. Ale poproszę mi tutaj skrzynkę. Jedną skrzyneczkę poproszę. Bo chciałbym otworzyć skrzynkę, a nie że znowu zniszczę sobie skrzynkę i będzie to takie złe, że szok.
Po prostu ja teraz się zastanawiam, co było w tej skrzynce, bo po prostu nie mam pomysłu, co mogłem stracić, bo mogłem tyle stracić itemów, a ja po prostu rozwaliłem tą skrzynkę tak bezmyślnie. Dobra, wiecie co, mordeczki? Wydaje mi się, że na tamtej stronie będę robić jakąś farmkę, czy farmę, co ja gadam, jakąś, jak to się nazywało, nie farmę, tam gdzie się drzewa, sad, o, będę robić sad drzew, tylko po prostu muszę mieć jakąkolwiek sadzonkę, przydałaby mi się, bo, skrzynka, oh my god, dobra, bierzemy to wszystko, żelazo dostaliśmy, po co mi zbroja konia, skoro ja konia nie mam, znaczy, okej, starają się dla mnie, ale, Po co mi to? Ja nie rozumiem takiego założenia. Po prostu, po co mi dali to, skoro ja i tak nie mam właśnie żadnych tutaj czego? Mamy kolejny update, ale mordeczki, ja wam zrobię takie coś, że po prostu kolejny update zobaczycie w kolejnym odcinku niestety. To by było tyle z tego odcinka, komentujcie, lajkujcie, oczywiście subskrybujcie mój kanał, w kolejnym odcinku skończymy, albo po prostu po odcinku lub po live'ie skończę tutaj tą platformę i zrobię sobie właśnie jakieś tutaj miejsce dla zwierząt, mogliście tam już zobaczyć, a ja wam teraz nie pokażę drugi raz. Więc co, to by było tyle z tego odcinka, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie być pozdrowieni w kolejnym odcineczku. Dobrze wiecie co robić, po prostu zostawcie wspierającego lub donajcika na kanale i co? Zwierzaki tutaj oczywiście jak zwykle muszą przeszkadzać. Jezu, przepraszam cię, to było nieumyślnie. Dobra, ja zaraz zabiję te zwierzęta, a nie chcemy tego, więc co, to by było tyle z tego odcinka, na razie.